Święty Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel. Rozdział 19. Wyjaśnia i udowadnia, że choć widzenia i mowy pochodzące od Boga same w sobie są prawdziwe, to jednak my możemy się co do nich mylić. Potwierdza to świadectwami z Pisma Świętego. 1. Powiedzieliśmy, że chociaż widzenia i mowy Boże są prawdziwe i zawsze pewne same w sobie, to jednak w stosunku do nas nie zawsze są takie. Jednym z powodów tego jest nasz nieudolny sposób ich pojmowania, drugim jest to, że przyczyny ich są czasem zmienne. Te dwa powody potwierdzimy świadectwami z Pisma Świętego. Co do pierwszego, to jasne jest, że widzenia czy słowa Boże. Nie zawsze wypełniają się tak, jak brzmią według naszego sposobu myślenia. Dzieje się tak dlatego, że Bóg niezmierzony i niezgłębiony zwykł posługiwać się w swoich proroctwach, słowach i objawieniach innymi drogami, odmiennymi pojęciami i myślami od tych sposobów, według których my zazwyczaj rozumujemy. Te pojęcia Boże są o tyle pewniejsze i prawdziwsze o ile mniej się to wydaje naszemu pojmowaniu. Potwierdzenie tego spotykamy na każdym kroku w Piśmie Świętym. Wielu ludziom znanym z Biblii nie spełniły się liczne proroctwa i słowa Boże tak, jak się spodziewali. Rozumieli je bowiem w sposób ludzki i zbyt dosłowny. Można się o tym przekonać z poniższych świadectw. 2. W księdze rodzaju czytamy, że gdy Bóg przyprowadził Abrahama do ziemi kananejskiej, powiedział mu: Tobie dam tę ziemię. Te słowa powtarzał kilkakrotnie, Abraham zaś zestarzał się, a ziemi nie otrzymał. Gdy więc pewnego razu Bóg powiedział do niego te słowa, zapytał pana: Panie, skąd mogę wiedzieć, że ją posiądę? Wtedy objawił mu Bóg, że nie on. Ale synowie jego po czterystu latach otrzymają tę ziemię. I Abraham zrozumiał obietnicę, która sama w sobie była najprawdziwsza. Bóg bowiem, dając ziemię synom Abrahama, przez miłość dla niego, dawał ją jakby jemu samemu. Abraham zaś mylił się w sposobie rozumienia i gdyby postępował według tego, jak rozumiał, zbłądziłby bardzo. Przepowiednia bowiem nie była określona co do czasu, a ludzie, widząc patriarchę umierającego przed jej wypełnieniem i wiedząc, co Bóg mu obiecał, rozczarowani uznaliby ją za fałszywą. 3. Wnukowi Abrahama Jakubowi, gdy jego syn Józef wezwał go do Egiptu z powodu głodu, jaki panował w Kanaanie, ukazał się Bóg w drodze i powiedział: Jakubie Jakubie idź bez obawy do Egiptu gdyż uczynię cię tam wielkim narodem ja pójdę tam z tobą i ja stamtąd cię wyprowadzę Nie spełniła się jednak ta obietnica tak jak brzmiała według naszego rozumowania Wiemy że święty starzec Jakub umarł w Egipcie i za życia nie wrócił stamtąd Obietnica spełnić się miała dopiero na jego synach których Bóg wywiódł z tego kraju po wielu latach i sam był ich przewodnikiem w drodze. Widać stąd jasno, że ci, którym obietnica była znana, mogli być pewni, że Jakub, tak jak żywy i we własnej osobie, wszedł do Egiptu za rozkazem i łaską Bożą. Tak również żywy i we własnej osobie miał z niego powrócić. W takiej formie i w taki sam sposób przyobiecał mu bowiem Bóg wyjście i opiekę. A jednak byliby w błędzie, dziwiąc się, iż widzą go, jak umiera w Egipcie, przed spełnieniem się tego, czego się spodziewał. Najprawdziwsze, więc same w sobie słowa Boże, mogłyby ich w błąd wprowadzić. 4. W Księdze Sędziów czytamy również, że gdy wszystkie pokolenia Izraela złączyły się do walki przeciw pokoleniu Benjamina, dla ukarania pewnego wśród nich popełnionego występku, Bóg wyznaczył im wodza. Byli wtedy tak pewni zwycięstwa, że kiedy padło z nich dwadzieścia dwa tysiące zabitych, przerazili się i stanowszy przed Panem, płakali przez cały dzień, nie znając przyczyny klęski. Sądzili bowiem, iż wrócą zwycięzcami. Kiedy zapytali Boga, czy mają nadal walczyć? Otrzymali odpowiedź, aby szli i nadal walczyli. Wyszli więc z wielką odwagą, ufając w zwycięstwo. Ale i tym razem wrócili pobici, utraciwszy 18 tysięcy mężów. Zlękli się i nie wiedzieli, co czynić. Walczyli na rozkaz Boży, a wracali zwyciężeni, choć liczbą i siłą przewyższali przeciwników. Z pokolenia Beniamina było tylko 25 tysięcy mężów, ich zaś 400 tysięcy. Słowo Boże było nieomylne ale oni błądzili w sposobie jego rozumienia. Nie przyrzekł im bowiem Bóg, że zwyciężą, lecz dał im tylko rozkaz, aby walczyli. Przez klęskę zaś chciał Bóg ukarać ich lekkomyślność i zbytnią pewność siebie i tak ich upokorzyć. Gdy zaś nazajutrz powiedział im, że zwyciężą, rzeczywiście zwyciężyli, choć z trudem i z pomocą podstępu. W ten więc i wiele innych sposobów zdarza się duszą mylić co do objawień i słów Bożych, na skutek dosłownego i powierzchownego ich pojmowania. Dzieje się tak dlatego, jak to już zresztą można było zrozumieć, że głównym celem, jaki Bóg zakłada w tych rzeczach, jest wyrażenie i udzielenie zawartego w nich ducha, który jest rzeczywiście trudny do zrozumienia. Duch ten jest o wiele obfitszy i wznioślejszy niż litera, przewyższając znacznie jej zasięg. Kto zatem trzyma się litery słowa, formy lub zrozumiałego wyobrażenia wizji, nie może nie zbłądzić i nie narazić się na zawstydzenie i upokorzenie. W ich rozumieniu kieruje się bowiem zmysłami, a nie duchem ogołoconym ze zmysłowości. Mówi święty Paweł. Litera zabija, a duch ożywia. Dlatego trzeba odstąpić od dosłownego rozumienia widzeń zmysłowych, a zostać pośród ciemności wiary. Wiara bowiem jest duchem, czego zmysły nie mogą ogarnąć. 6. Wielu synów Izraela dochodziło do lekceważenia proroctw i nieufności względem nich, dlatego że słowa i przepowiednie proroków Pojmowali dosłownie, a one się nie sprawdziły tak, jak się tego spodziewali. Rozpowszechniło się też u nich i weszło jakby w przysłowie szydzenie z proroków. Skarży się na to Izajasz. Kogóż pan będzie uczył umiejętności i komu da zrozumieć proroctwo i swoje słowo? Jedynie odstawionym od mleka, odsadzonym od piersi, gdyż wszyscy mówią, Czyli prorokują. Obiecuj i powracaj do obiecywania. Czekaj i znów czekaj. Czekaj i znów czekaj. Trochę tu, trochę tam. Albowiem słowem ust swoich i innym językiem powie do ludu tego. Daje tutaj Izajasz wyraźnie do zrozumienia, iż synowie Izraela szydzili z proroctw i drwiąc mówili: czekaj i czekaj chcąc w ten sposób wyrazić, że się one nigdy nie spełniały. Mówili tak dlatego, że trzymali się tylko litery, która jest jakby mlekiem niemowląt i swoich zmysłów, które są jakby piersiami. Takie rozumienie jest przeciwne dojrzałości wiedzy duchowej. Dlatego pyta prorok. Kogo nauczy pan mądrości jego proroctw i komu da zrozumieć swoją naukę? Tylko tym, co już odstawieni są od mleka litery i od piersi swych zmysłów? Bo wielu pojmowało je tylko według mleka powiedzeń dosłownych i litery oraz według piersi swoich zmysłów. I dlatego mówili: obiecuj i powracaj do składania obietnic, obiecuj i powracaj do składania obietnic, czekaj i czekaj. I tym podobne. Bóg natomiast przemawia w mądrości ust swoich, a nie ludzkich, i w innym języku niż nasz. 7. Nie należy się więc oglądać na nasze znaczenie i nasze wyrażanie się, zdając sobie sprawę z tego, że Mowa Boża jest inną, a co za tym idzie, daleką od naszych pojęć i trudną. Jest ona tak trudna i odrębna od naszego rozumienia, że sam Jeremiasz, chociaż był prorokiem Boga, wydawał się jakby zagubiony, gdy widział znaczenie słów bożych dalekie od ludzkiego, potocznego sposobu ich pojmowania. Ujął on się za ludem mówiąc, ach, ach, ach Panie Boże. A więc oszukałeś ten lud i Jeruzalem mówiąc, będziecie mieli pokój, a tymczasem przyszedł miecz i przeniknął aż do duszy. Pokój, jaki obiecał wówczas Bóg Izraelitom, był tym pokojem, co miał zapanować pomiędzy Bogiem a człowiekiem przez Mesjasza, którego Bóg miał zesłać. Oni zaś myśleli o pokoju doczesnym. Sądzili więc wśród wojen i utrapień, że Bóg ich oszukał. Zaistniało coś odmiennego od tego, czego się spodziewali. Dlatego też mówili, jak powiada Jeremiasz. "Oczekiwaliśmy pokoju, a nie ma dobra pokoju." Rzecz oczywista, że musieli pobłądzić, skoro kierowali się jedynie dosłownym znaczeniem słów Bożych. Któż na przykład nie pomyliłby się i nie zakłopotał, gdyby chciał dosłownie tłumaczyć Dawidowe proroctwa o Chrystusie zawarte w Psalmie 71. W szczególności zaś te miejsca, gdzie mówi: i będzie panował od morza aż do morza, i od rzeki aż do krańców ziemi. I na innym miejscu wyzwoli ubogiego z mocy możnego i nędznego, który nie miał pomocnika. Bo przecież Chrystus przyszedł na świat, w poniżeniu żył w ubóstwie i umarł w nędzy. Nie tylko, że nie panował, ale się nie poddał ludziom do tego stopnia, że umarł z wyroku Piłata. Nie tylko że nie wybawił swych ubogich uczniów spod władzy możnych tego świata, ale dozwolił by ich zabijano i prześladowano dla jego imienia. 8. Tymczasem przekazane proroctwa o Chrystusie należało rozumieć w znaczeniu duchowym i w tym znaczeniu są najprawdziwsze. Chrystus jest przecież panem nie tylko całej ziemi, lecz jako Bóg także panem niebios. Maluczkich zaś, którzy poszli za nim, nie tylko odkupił i wybawił z mocy szatana, przeciw któremu nie mieli żadnego pomocnika, lecz nadto uczynił ich dziedzicami królestwa niebieskiego. Bóg mówił więc w proroctwach o Chrystusie i o jego wyznawcach według właściwej istoty rzeczy, a było nią królestwo i zbawienie wieczne. Oni zaś pojmowali te proroctwa po swojemu, w sposób niewłaściwy, odnosząc je do doczesnego panowania i doczesnego wybawienia, które przed Bogiem nie są ani wybawieniem, ani królestwem. Żydzi zaślepieni literą, nie rozumiejąc jej ducha i prawdy, pozbawili życia swego Boga i Pana, jak to wyraża święty Paweł. Mieszkańcy Jeruzalem i ich zwierzchnicy nie uznali Go, Jezusa, a potępiając Go, wypełnili głosy proroków odczytywane co szabat. 9. Rozumienie słów bożych jest tak trudne, że nawet wśród uczniów Chrystusa, którzy przecież z Nim przebywali, byli błądzący. Na przykład ci dwaj uczniowie, którzy po śmierci Pana, Szli do miasteczka Emaus. Byli smutni i wątpili, mówiąc: A myśmy się spodziewali, że on miał wyzwolić Izraela. Mniemali oczywiście, że miało to być odkupienie i panowanie doczesne. Chrystus, nasz zbawiciel, ukazując się im w drodze, wypomniał im ich głupotę i lenistwo serca ku wierzeniu w to, co napisali prorocy. Nawet w chwili Jego niepowstąpienia, byli jeszcze tacy, którzy w swym niezrozumieniu pytali Panie, czy teraz odbudujesz Królestwo Izraela? Duch Święty tchnie w liczne słowa inne znaczenie aniżeli to, które ludzie pojmują. Na przykład słowa Kajfasza o Chrystusie Lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród. Nie mówił tego sam z siebie. Mówiąc miał na myśli co innego niż Duch Święty. 10. Widać z tego, że choćby objawienia i słowa były od Boga, my nie możemy być pewni ich znaczenia. Łatwo bowiem i wielce możemy pobłądzić w sposobie ich rozumienia, jako że są one przepaścią i głębokością ducha. Chcieć je ograniczyć do tego, co z nich rozumiemy i co mogą pojąć zmysły, to nic innego jak chcieć ręką uchwycić powietrze i ująć pył w nim się unoszący. Powietrze rozwiewa się, i ręka zostaje pusta. 11. Kierownik duchowy powinien się starać, ażeby duch jego ucznia nie zacieleśniał się do ocenienia sobie tych widzeń nadprzyrodzonych, gdyż nie są one czymś więcej niż pyłem ducha. Gdyby więc ich szukał, zostanie bez żadnego ducha. Powinien go więc odrywać od wszelkich widzeń i słów oraz wprowadzać w wolność i ciemność wiary. Z wiary bowiem czerpie się wolność i obfitość ducha. A co za tym idzie, mądrość. I należyte zrozumienie słów Bożych. Niemożliwe, aby człowiek nieduchowy mógł wydawać sąd o rzeczach Bożych i rozumiał je należycie. Wtedy zaś nie jest duchowy, gdy ocenia je według zmysłów. Tak więc choćby one nawet podpadały pod któryś ze zmysłów, nie zrozumie ich. Dlatego też mówi święty Paweł: Człowiek zmysłowy. Nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Jest to dla niego głupstwem. Zrozumieć tego nie może, bo są to rzeczy duchowe. Ale kto jest duchowy, rozsądza wszystko. Przez człowieka zmysłowego rozumie się tu takiego, który posługuje się tylko zmysłami. Człowiekiem duchowym zaś jest ten, który nie krępuje się ani nie kieruje zmysłami. Jest więc z uchwalstwem ważyć się na obcowanie z Bogiem drogą nadprzyrodzonych doznań zmysłowych i na to sobie pozwalać. 12. Podam tu pewne przykłady, byśmy to lepiej zrozumieli. Przypuśćmy, że jakiemuś świętemu, prześladowanemu przez nieprzyjaciół, powie Pan Bóg Wybawię Cię od wszystkich Twoich nieprzyjaciół, Przepowiednia ta może być najprawdziwszą, a mimo to zdarzyć się może, że nieprzyjaciele zwyciężą tego człowieka i przyprawią go o śmierć. Zawiódłby się na niej ten, kto by taką obietnicę zrozumiał po ziemsku. Pan Bóg bowiem może tu mówić o prawdziwym oraz najbardziej istotnym oraz najbardziej istotnym wybawieniu i zwycięstwie, czyli o wiecznym zbawieniu. Wtedy dusza zostaje prawdziwie wybawiona i w większej mierze zwycięża swoich nieprzyjaciół, niż gdyby się tutaj od nich uwolniła. Tak więc, przepowiednia taka jest o wiele głębsza i prawdziwsza, niż by to człowiek mógł zrozumieć, odnosząc ją do tego życia. Bóg przemawia zawsze w swoim języku i kładzie nacisk na to, co jest najważniejsze i najkorzystniejsze. Człowiek zaś może to tłumaczyć na swój sposób i według własnego, mniej ważnego celu. Przez to często się myli. Można to poznać z proroctwa Dawida o Chrystusie. Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić, i jak naczynie garncarza ich pokruszysz. Mówi tutaj Bóg o istotnym i doskonałym panowaniu, to jest o panowaniu wiecznym. I to się spełniło. Nie mówił zaś o rzeczy nieistotnej jaką jest panowanie doczesne które nie spełniło się w Chrystusie w czasie jego życia na ziemi 13 Weźmy inny przykład jakaś dusza bardzo pragnie męczeństwa i oto mówi jej bóg będziesz męczennicą dusza z wielką wewnętrzną pociechą ufa że tak się stanie umiera jednak śmiercią naturalną obietnica była prawdziwa. Dlaczego się więc nie spełniła? Spełni się ona i może się spełnić, ale w tym, co jest istotne i najważniejsze. Bóg udziela duszy miłości i nagrody właściwej męczennikom, w ten sposób daje to, czego pragnęła i co jej przyrzekł. Dusza pragnęła nie tyle jakiegoś szczególnego sposobu śmierci, ile oddania Bogu usługi męczennicy. Sam rodzaj śmierci nic by nie znaczył bez tej miłości, którą wraz z praktykowaniem i nagrodą męczeństwa daje jej Bóg w inny, doskonalszy sposób. Sposób ten całkowicie zadowoli duszę, bo chociaż nie umrze jako męczennica, otrzyma to, czego pragnęła. Gdy takie i inne podobne pragnienia rodzą się z żywej miłości, Chociaż nie spełniają się tak, jak to sobie dusze wyobrażają i przedstawiają, przecież spełniają się o wiele doskonalej i z większą chwałą Bożą. Dlatego mówi Dawid: Pragnienia ubogich wysłuchał Pan, zaś w Księdze Przysłów mówi mądrość Boża: Spełni pragnienie sprawiedliwych. Stąd widzimy, że wielu świętych pragnęło nieraz z miłości ku Bogu rzeczy szczególnych a pragnienie ich nie spełniło się w życiu doczesnym z całą jednak pewnością spełniło się jeśli tylko było dobre i sprawiedliwe w życiu przyszłym jako prawdziwe mogło im to być obiecane już w tym życiu to jest mógł im bóg powiedzieć spełni się wasze pragnienie chociaż nie spełniło się tak jak myśleli 14 tak więc, oprócz tego, na wiele innych sposobów mogą być słowa i widzenia pochodzące od Boga prawdziwe i pewne, my zaś możemy się co do nich pomylić, a to z powodu nieumiejętności rozumienia ich zgodnie z wzniosłymi i głównymi zamiarami Bożymi oraz ze znaczeniem, jakie Bóg im nadaje. Dla dobra dusz i dla ich bezpieczeństwa należy je zatem skłaniać do tego, by roztropnie odrywały się od tych nadprzyrodzonych zjawisk. Trzeba je natomiast przyzwyczajać do czystości ducha w ciemnej wierze, będącej środkiem do zjednoczenia.